No ja się bardzo dziwię, że pani minister, czy ktoś jest w tej czerwonej kurtce, mówi, że nie ma potrzeby i nie widzi potrzeby generalnie w ogóle zmian. No to znaczy, że pani już tak daleko odeszła od świata realnego, że pani ma pojęcia zielonego, co się dzieje na dole, bo pani po prostu nie ma takiej potrzeby, tak? Pani nie ma tej potrzeby. Natomiast my mamy pilną potrzebę, że pan garnitur elegancki to samo mówi. Nie wiem, jak się nazywa, nie ma to może większego znaczenia. Mam nadzieję, że państwo już niedługo nie będzie w tym rządzie, bo po prostu Polacy są tak zirytowani naszym postępowaniem, mają tego powyżej uszu. I tym razem, naprawdę tym razem to się więcej nie uda. Pani się uśmiecha się, pani się kiwa głową, ale proszę pani będzie odpowiedziała. Ja przepraszam, ja bym prosił tylko merytoryczne. To jest bardzo merytoryczne. Pani nie obrażaj to personalne. Chodzi o to, że personalnie nie mówmy argumenty merytoryczne. Ale bym prosił, żeby tutaj ze strony społecznej nie padały... Ja bardzo chętnie przedstawię, bo mam ze sobą zdjęcia przywiezione świeżo z Niemiec, gdzie takie sklepy, proszę państwa, gdzie funkcjonuje to zupełnie bez zarzutu. Rolnicy się po prostu w sklepach jednoczą, mam te zdjęcia ze sobą. Jest tego całe mnóstwo i w jednym sklepie sprzedaje się po prostu produkty kilku rolników albo kilkunastu, najróżniejsze z alkoholem włącznie. Co kilka lub kilkanaście kilometrów są takie automaty, gdzie się wstawia mleko, sery, wrzuca się tam 2 euro, 5 euro i się ma po prostu bezpośrednio od rolnika zdrową żywność. W Niemczech, proszę państwa, nie stosuje się Roundupu w tej chwili już. Zwłaszcza w tych drobnych gospodarstwach, bo jest po prostu wycofany i tak dalej po prostu. Czy ten kraj, ta Polska naprawdę musi być w pogonie i czy naprawdę musimy tak nadstawiać niebezpiecznego sojusznikowi, moje pytanie, który żąda od nas takich rzeczy, których my dać po prostu nie możemy i nie mamy prawa. I przypominam, że państwo działacie w imieniu naszym, za nasze pieniądze i macie obowiązek działać w naszym imieniu dobra kraju i narodu, a nie w imieniu korporacji, które wam tam nie wiem co dają, ale najwyraźniej nacisk jest tak duży, że nie umiecie nic zrobić z tym. Także jeżeli nie umiecie, to wycofajcie się i przyjmą ludzie, którzy potrafią. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejny głos.